Jak dobrze wiecie, powoli szykuje nam się patch 1.1, a dokładnie mówiąc 11 listopada, przynajmniej na ten okres jest zaplanowany właśnie ten patch. No i cóż, właściwie dostaliśmy już tak naprawdę sporo przecieków na temat tego patcha, gdzie właściwie planuję nagrać jeszcze osobny film na temat całego właśnie przeciegu, który w ogóle jest związany z patchem 1.1. Natomiast dzisiaj skupimy się przede wszystkim na przeciekach nowych postaci, które oczywiście już teraz są znane. Dlatego jeśli nie chcecie znać ich umiejętności, nie chcecie mieć być może jakąś niespodziankę związaną z tym, być może sami chcecie spróbować dopiero jak będzie event jakiś związany z nimi, to radzę dalej nie oglądać tego materiału. Natomiast myślę, że jeśli kliknęliście w ten materiał, to jesteście właśnie tutaj tylko i wyłącznie z tego powodu. Przede wszystkim dostaniemy dwie pięciogwiazdkowe postacie. Nie wiadomo jeszcze, czy one pojawią się w tym samym banerze, czy w oddzielnym. Prawdopodobnie będą w oddzielnym banerze, bo wątpię, żeby w tym samym banerze znajdowały się dwie postacie pięciogwiazdkowe. Dlatego pewnie będzie jakiś tam okres, w którym będzie jedna postać i druga postać. Znamy przede wszystkim Zhongli i Child. To są dwie postacie pięciogwiazdkowe. Zhongli ma być postacią DPS Geo. Pierwszy raz w końcu jakaś taka, powiedzmy, stuprocentowa postać DPS Geo. Teoretycznie jest aktualnie Noel, która też jest DPS-em. Teoretycznie też tam, prawda, inne postacie Geo mogą być DPS-ami, natomiast ta będzie takim stuprocentowym DPS-em, takim jak jest zresztą na przykład Diluc. Dlatego warto będzie na pewno się nim zainteresować. No i poznaliśmy już jego skille. Jego skille są dosyć ciekawe. I trzeba pamiętać o tym, że to wszystko jeszcze w finalnej wersji może się zmienić. Być może animacje się zmienią. Przede wszystkim pamiętajmy, że te przecieki widać, że one są nagrane telefonem albo coś w tym rodzaju, więc te skille mogą się zupełnie jeszcze zmienić, animacje mogą się zmienić, ale wydaje mi się, że mniej więcej ta koncepcja pozostanie. Tak czy siak widzimy więc przede wszystkim właśnie animację ataków, gdzie postać się w ogóle teleportuje, natomiast widzimy również jego główny skill, który polega chyba właściwie na jakimś takim AOE damage'u, czy coś w tym rodzaju. Przywoływany jest taki wielki kamień, który powoduje jakiś AOE, prawdopodobnie. Poznaliśmy też również jego ulti, gdzie widzimy taki wielki meteoryt, który po prostu wali w ziemię. Jest to dosyć ciekawe, więc jest to na pewno głównie postać DPS, to widać, to czuć po prostu w jego skillach. Natomiast poza tym zobaczyliśmy też fajny właśnie taki leak, gdzie widzimy po prostu jak postać niszczy dookoła siebie wszystkie kryształy, wszystkie minerały. To jest dosyć ciekawe. Ludzie mówią, że jest to w takim razie OP postać do farmienia minerałów. No wiecie, farmienie minerałów to nie jest, szczerze mówiąc, jakiś problem i po prostu zajmie wam to troszeczkę dłużej pewnie. No ale tak, no, jeśli kogoś naprawdę interesuje to, że on jest w stanie zniszczyć minerały w sekundę, wszystkie dookoła, to jest postać dla was wtedy, ale nie wydaje mi się, żeby to było waszym priorytetem. Ważniejsze jest to, jaki on będzie miał DPS, no i raczej będzie miał duży, skoro to jest właśnie bazująca postać pod DPS. Poza tym dostaliśmy Childa, czyli postać, która jest hydro, czyli związana z wodą, i to jest dosyć ciekawa postać, ponieważ jej skill wygląda na to, że będzie polegał na tym, że będzie mogła sobie zmienić broń, to znaczy bazowo ma mieć ona łuk, natomiast będzie mógł sobie on zmienić broń, gdzie będzie używał po prostu sztylecików, które będą zadawały damage. No i przy okazji też będą nadkładały ten efekt hydro, efekt wody. No i wygląda na to, że jest to ponownie trochę support. Support, który dostaliśmy już Barbarę, która też jest supportem wodą, więc kolejna postać supportująca jako woda. Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc, no ale przynajmniej mamy postać strzelającą wody. Teoretycznie już mamy Barbarę, natomiast tutaj mamy rzeczywiście taką, która używa łuku i przy okazji też broni wręcz, więc jest to dosyć ciekawe połączenie. Zobaczymy, szczerze mówiąc, jak ona będzie wyglądała już w finalnej wersji. Poza tym oczywiście wiemy też o dwóch kolejnych postaciach, które będą prawdopodobnie w najbliższym właśnie banerze w tym patchu, czyli o Xian i Diona. Xian jest to postać ognista, natomiast Diona jest to postać, która przede wszystkim jest cryo, czyli używająca oczywiście lodu. No i cóż, tutaj jeśli chodzi o te postacie, to na razie za dużo przecieków właściwie nie było. Nie wiemy
dokładnie, co one potrafią. Dostaliśmy też fajne podsumowanie na Reddicie i jest to podsumowanie właściwie w teorii, to znaczy wiadomo i tak z góry, co będzie, prawda, potrzebne, żeby ulepszać te postacie, no bo już wiemy tak naprawdę, co jest potrzebne do ognia, co jest potrzebne do lodu i tak dalej, patrząc na bazowe postacie, więc prawdopodobnie tu się nic nie zmieni. No i dostaliśmy takie fajne na Reddicie podsumowanie tutaj jednego z po prostu graczy, który stwierdził, że okej, zrobi taki fajny po prostu obrazek, grafikę, gdzie będziemy widzieli właściwie, jak przede wszystkim właśnie te dane postacie zlevelować, jak je zascendować i tak dalej. Mamy takie po prostu fajne na grafice podsumowanie, co nam jest potrzebne do ascendów tych postaci. To jest mega fajna rzecz. No i jeśli rzeczywiście któraś z Was z tych postaci interesuje, no to powinniście się skupić właśnie na tych rzeczach w tym momencie, no i poczekać sobie na patch 1.1. Ja już mówiłem, że szczerze mówiąc bardzo czekam na ten patch, właśnie z powodu tego, że aż dostaniemy 4 nowe postacie i kto wie, czy nie więcej, już w planach jest kolejna postać, która też już przeciekła, ale już o niej nie będę w tym momencie mówił, natomiast tak, jest jeszcze kolejna postać, ale nie wiadomo, czy ona się w ogóle pojawi w nowym banerze. Nie wiadomo też właśnie, jak te postacie się przede wszystkim pojawią w tym nowym banerze, czy one się pojawią jakoś oddzielnie. Zgaduję, że Xian, Diona i Xiangling będą w pierwszym banerze, natomiast drugi baner będzie właśnie z Childem, jakoś w tym rodzaju. Zobaczymy tak naprawdę, jak to dokładnie będzie wyglądało. Tak czy siak, ja jestem mocno nastawiony na to, żeby właśnie farmić sobie Xianglinga, bo naprawdę podoba mi się to, jak ta postać się zachowuje. Podoba mi się, że to jest rzeczywiście właśnie głównie DPS postać. Podobają mi się jej ataki, patrząc na to, co na razie właśnie wyciekło tej postaci. No i patrząc na to, mam wrażenie, że te wszystkie wycieki ogólnie są kontrolowane, by wbudzić po prostu nas hype, by zobaczyć właściwie naszą reakcję na dane rzeczy. No i ja, szczerze mówiąc, jestem nahypowany na tą postać. Już sam jej obrazek pokazuje tego właśnie ulta, wydaje mi się, jego, i naprawdę to wygląda świetnie po prostu. To było właściwie przedstawienie tych nowych postaci. Gdyby ktoś właśnie przegapił te przecieki, a jest tego sporo, słuchajcie, no to planuję jeszcze dodatkowy film dotyczący właściwie przecieków na temat całego patcha 1.1. Gdzieś on się tam pojawi w ciągu tygodnia, może dwóch, nie wiem. Natomiast tak czy siak planuję taki film, planuję wiele, wiele innych filmów z Genshin Impact, więc jeśli Wam się podoba to, co robię, to możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę. No i możecie też również napisać w komentarzu, na jaką Wy przede wszystkim postać czekacie z tych tutaj prezentowanych. Ja czekam głównie właśnie na Zhongli i poza Zhongli wydaje mi się, że tak naprawdę nie czekam na żadną postać. Póki co raczej mnie inne postacie tutaj nie interesują, ale kto wie, być może jakieś właśnie postać będzie miała ciekawszy gameplay niż tutaj zostały one przedstawione. Tak czy siak to by było na tyle. Widzimy się w takim razie w następnych materiałach. No i hej!